Witam Was tutaj, cześć, tam Zanosz. Zapraszam Was na. To już jest piąty odcinek z City Skylines z PlayStation 4 Campus i głosujecie teraz na kolejne radio, które będziemy sobie słuchać w odcinku. Teraz jest piąty, to na odcinek nie szósty, siódmy. Siódmy odcinek, proszę bardzo. Mamy radio i głosujecie. Czy to będzie oficjalne Masen Szmata, Relaxation Station czy Rock City? Głosujcie. Tymczasem przechodzimy sobie do odcinka, tylko zmienimy. Dzisiaj będzie oczywiście Campus Radio. Fajne oby. Ogólnie nie są aż takie złe te radyjka. No tak, z tego korzystają ludzie, tak. Nasz tok karabiński tutaj leci jak leciał cały czas. Łopiek na szyję. Nie, no idzie akurat całkiem nieźle. No, ale oczywiście jeszcze trzeba trochę poczekać, żeby podobijać do kolejnych tych etapów. Dział utrzymania zieleni, no a to mamy, to chyba wszystkie budynki szalone, bo mamy świetlicę. Świetlicy jeszcze nie patrzyłem, jak wygląda. Swojego. Dobra. No jeszcze by jeden tutaj wszedł, ale może nie masz tak tutaj je wciskać też. Albo czekaj, albo w sumie co jak co, ale tego typu budynki to ja lubię wkładać. No czekaj, tutaj sobie zróbmy, żeby on się ciągnął. Oczywiście standardowo, nie wiem, kiedyś pojawi tyle nie, bo to tak zawsze mi jest, że odcinek nagram, no teraz nagram dwa pod rząd, tak. Zresztą nie jestem przekonany, czy ten się w ogóle pojawi, czy uda mi się zdążyć się. No ale... Miejmy nadzieję, że tak. Ajajaj. Czemu nie chcę tu jeszcze jeden wejść? Czemu? Po prostu czemu, powiedzmy. Dobra. A dobra, ja to sobie usunę ten klub książki na chwilę. Na chwilę, oczywiście spokojnie, na chwilę. Dalej, nie to. Nie to. To. Stąd sobie zróbmy, no tak, bo tu w ogóle tego terenu jeszcze brakuje oczywiście. To dla odmiany. Dobra, dajmy sobie teren, mamy teren. Mamy ścieżkę i tak, ze ścieżki wyłączyliśmy wszystkie te pomocnicze i efekty. Tak jak widać. No i teraz mogę sobie spokojnie przesunąć to. Tutaj. No, ten będzie trochę postawiony bardziej wyżej, tak? No, a taki jeden możemy już sobie zrobić. Zresztą teraz tak tutaj stałem tylko po to, żeby tutaj poustawiać je wszystkie, a nawet nie o to, żeby go nie wyglądać później. Dobra. Ten też całkiem nie wygląda. I tutaj. Ten ostatni sobie demontujemy. O co? Nie, to nie ten, to to. I nasz... O, budynek. Dobra, no i teraz zróbmy sobie ścieżki. Tutaj były tylko takie... Bo nie można kręcić budynkami, tak? Jak zawsze po kolejnym dodatku się oczywiście coś musiało zepsuć. A to się musi chranić. Więc... No. No, ten budynek jest trochę wyżej, więc sobie zróbmy do niego podejście faktycznie. Skoro on jest wyżej, to może tego zrobić. Tak, to nie jest jakiś drzew. Okej, dobra. Świetnie. I stąd sobie zrobimy zejście tutaj. Tak, bo tutaj się coś zepsuło. Dobra, nie, to tak nie wchodzi. Okej, teraz będzie wchodzić. Dobra, no i stąd sobie zróbmy. Okej. No jakiś nowy radyjko, tego nie kojarzę. No powiedzmy, że dotąd nawet możesz dochodzić i tutaj się połączysz z tym. No nawet. To teraz co leci, to jest takie typowo kampusowe, amerykańskie, bym powiedział, ale... Dopóki nie zaczynam śpiewać, tak by może być. No, proszę bardzo, ładnie podłączone. Drzewka też można w sumie wydłużyć jakieś. Mimo wszystko to jest... Wiesz, trochę tam pewnie wpływa na atrakcyjność kampusu, jeżeli to jest zazielone, a nie w jakiejś norze poustawione. Węzeł autobusowy kolej jednoczynowej, może na razie nie. Ale na pewno w przyszłości czemu by nie. Jak się zapisuje, gra się strasznie tnie, a to już zauważyliśmy. Bardzo. Dobra, na razie sobie tyle wystarczy drzewek. No, trochę podbił na pewno.
ludzi jest mało. Może jak tą edukację przez zawodką im damy, to będzie lepiej. No i widzę, że się nie wykończy rok szkolny. Akurat dziwne są te takie szkolne, ale mniejsze z tym. Wędzą metra jakieś. No tak. Tylko że metra w tym mieście to zbyt nie mamy. Okej, w ogóle całkiem ładnie zrównane są teraz te wszystkie poziomy, wykresy, więc... Przyjemnie. Wiecie co? Jeżeli chodzi o tą autostradę, normalnie bym ją puścił prosto. W sumie, bo ktoś się prosił taki ładnie prosto. Ale my tu już sobie zrobimy takie przygotowanie. A, żeby on tutaj jechał dotąd. Aktualnie. I tutaj... wyrównajmy teren lekko. Po prostu zrobimy sobie, żeby tutaj to wykręcało. I tutaj się połączy. Bo właściwie tu można zrobić dwa węzły. Jeden most tutaj będzie, a drugi tam prosto będzie. Okej, a nawet lepszy pomysł. Nad węzłem będę pracować w przyszłości. W sensie na pewno nie w dzisiejszym odcinku, ale wkrótce. Jak go opracuję, nie wiem oczywiście kiedy, ale jak już go opracuję, to się pojawi oczywiście. Dobra. Mamy tutaj teoretycznie już podłączenie. I tu dajmy sobie zawrotkę autostradową, tak żeby po prostu... Okej. Nie podobało się, to nie podobało się. Ciach. No czasami jest lepsze zrobić w ten sposób. I tu usuniemy ten wyjazd. I tu po prostu nie będzie aż taki ładny jak był przed chwilą, tylko będzie o. Ładnie. Tu tylko zróbmy, żeby był ładny jeszcze ten przejazd. Ja sobie nie pozwolę na coś takiego, co tutaj jeszcze przed chwilą było. I dzisiaj chciałbym postawić nasz taki sportowy ośrodek. No tak, bo tutaj z tego korzystają. To już widziałem. O, co nie? Całkiem nieźle. No, jest moc. Jest most, jest połączenie. Więc tutaj tak. No powiem, Państwowa Wyższa Szkoła, właśnie nazwa do tej dzielnicy, dla tej politechniki. Nie wiem, czy wy ją tam dawaliście w komentarzach, pewnie tak, ale... No. Zaraz się skończy miesiąc, w sensie miesiąc. No wiecie, co zaraz się skończy, więc... Tak, chcę to zostawimy trochę miejsca, bo tutaj to nie będzie dla naszej dzielnicy, po prostu coś wyburzymy sobie. Tak, w ogóle tutaj to bym sobie zrobił screenshota, jak on tu zbudować. Okej. A, co nie, bo tutaj ten węzeł, bo będę musiał robić. A żeby go zrobić, to musimy już podłączyć. Dobra, screenshot zrobiony i tutaj się kończymy. O, w dalszym bardzo mamy o nierównych nawierzchniach. Wiecie? Projekt inżynierii bazujący na doniesieniach mieszkańców o niezrównych nierównych chodnikach i zagrożeniach z nim związanych. Okej, dwie imprezy do igropaty. Efektem studenckiej zabawy była niska frekwencja na porannych zajęciach. Osoby oddyscyplinowane na trawnikach oraz świeżych nabytek dekorują posągi na terenie kampusu. Pracownicy działu utrzymują zieleni przez wiele godzin po imprezie studenckiej, doprowadzili teren do w porządku mówiąc, podczas rysuje, że są trudno jak jajko. Okej, to było. To drugie to było, natomiast tego nie. A, i mamy tutaj rok. Natomiast w tym roku nic nie mamy. Dwa lata temu. Okej, i przybył nam jeden projekt. Studentów trochę atrakcyjność też nam podskoczyła. No, bardzo ładnie. Naprawdę całkiem nieźle. Natomiast tak. Mamy już tutaj takie dwie hale. Jedna to jest z Centrum Sportów Wodnych, a druga to jest koszykarska i teraz mniejsza. Ale mimo wszystko bym postawił tutaj sobie sportów wodnych. No i taka właśnie może będzie ścieżka dodawała, albo sekwoje czy coś. W sumie, jeżeli to bym miał postawić obok, to mogą być nawet takie sekwoje, to będzie jeszcze lepiej widać. No i tak, to sobie odstawimy tutaj.
Ale żeby nie było, że to nie jest obszar właśnie kampusu, bo normalnie ten budynek działa jak normalny stadion. Czyli można ustawić ceny biletów, kolorki i tak dalej. Natomiast, jeżeli chcemy mieć własną ekipę, to trzeba zrobić skrócone. Okej, o, prądu nam brakuje. Po tak długim czasie prądu nam zaczęło brakować. Ciekawe. Natomiast na 100% powinno być już całkowicie idealnie. Dobra. Tak, w teorii w nocy jest potrzebne więcej prądu, ale ja tego nie uwzględniam zazwyczaj. Tak, czy my tu w ogóle mamy, tak, osiągnie poziom dynamowy. Tak, bo tutaj są jeszcze te budynki takie specjalne, nie wiem jak one działają. I na razie nie będę też się w to zagłębiać, bo czemu by nie. Bo po co aktualnie, ja chcę po prostu na razie sobie tutaj fajnie miło przeżyć to. Dobra, no i tak, tu mamy to. I tutaj sobie dajmy to, że to jest obszar kampusu. Trzyma za rozgrywka u siebie i na wyjeździe. Drużyny bierze udział w rozgrywce u siebie i wyjazdowych. Na wynik meczów może wpływać cenę biletów, zatrudnienie pozycjonalnego, treningowego, finansowego, headcherpingu oraz stosowane odpowiednich przepisów. Ok, czyli dosyć dużo rzeczy. Proszę bardzo. Skrócimy to o połączenie. Dobra, powiedzmy. Dobra, tutaj jest tak nieźle i tutaj sobie wyciągnijmy to. Dobra, proszę bardzo, mamy tutaj odnam naszego kampusu. Nie możemy teraz skręcić z cenami biletów. O, ale mamy właśnie. Kogo byśmy tutaj zabili? Ja bym wziął to. Mi się podoba w sumie. Czekaj, zobaczmy. Piraci, dobra, niech będzie piraci. Kolor piratów. Typowa wizjonosz. Dobra, ładnie. I tak, tutaj mamy trenerzy. Okej, okay, i to jest 1000. Na trening jakiś tam odkładamy. Budżet na reklamę. I tutaj ceny biletów. Dobra, ceny biletów znaczy zostawmy. Jakąś tam reklamę możemy puścić i tutaj też bym rzucił sumę na 5. Nie wiem jak to działa. A może na razie na 3, bo nie wiem jak to się będzie odbywać, jeżeli chodzi o to, ale no, niech będzie. No, co tu mamy? O! Kampania reklamowa. Reklamy i rozgrywki reprezentacji szkolnej w mieście, aby przyciągnąć więcej studentów, więcej kibiców. Minus 20% plus 20% 200 za tydzień od stadionu. To nie jest jakoś dużo za tydzień od stadionu. Możemy zrobić kampanię reklamową. Wsparcie dla fanklubów. Reprezentacja rodzaju klubu kibicom darmowe gadżety oraz organizuje wyjazdy fanklubowe na rozgrywki. Zwiększa szansę na wygraną u siebie i na wyjeździe 7%. Koszt utrzymania. Dobra, niech będzie. Jestem po prostu tego ciekawy, jak to będzie działać. Dobra, jak tam ludzie chodzą? Okej. To pokazuje nam dojście do strefy tej kibica. No jeszcze nikt nie idzie teraz do tego kampusu? O, chodzą, no właśnie. Muszę się zacząć zastanawiać. Dobra, i tu dojeżdżałem z różnych miejsc i dojeżdżałem nawet przyszłą teraz tą kolejką. Dobra, jak tutaj mamy? Studentów potrzebujemy więcej i jak wyjemy, to będziemy mieli kolejny poziom. Bardzo ładnie, bardzo zacnie. Kolejny ptak by się nam przydał. Turystyka i hotelarstwo. Ostatni nam całkiem nieźle wyszedł. Więc sądzę, że ten raz na turystykę i hotelarstwo też musimy pójść. No, budynków jakichś tutaj specjalnych jeszcze nie mamy odjechanych, więc no. Tu jest w ogóle damowe wejście do parku, studenci mają. Nie wiem, czy ktoś to zauważył. Ale tak, oni mają tutaj damowe wejście, bo studenci... No, czemu by nie? Akurat nie tutaj praktycznie coś robią, uczą się i w ogóle, więc właściwie to im to... można by nawet zrobić w domu. Okej, i tutaj będzie się kręcić. I dookoła, tak jak mówiłem, poustawiam teraz za twoje i ogólnie, czekaj, ile jest na zagadku, 15 minut, tak, dzisiejszy odcinek będzie krótszy, więc za chwilę właściwie będę kończyć go, tylko może się skończyłby tutaj rok akademicki. Tak, dobra. No i poustawiam sobie za twoje tutaj dookoła, tak żeby tutaj to ładnie wyglądało. O, to nie. Twoje to są takie fajne, wielkie drzewa. To, że są wielkie, to nie możecie mi powiedzieć, że nie. Coś jest jak twoje, akurat
Mam po jednym z youtuberów, tak mi się spodobało. No, ale no. Ładnie. A wy tutaj co mamy z czym, ptaszki? Niska wartość gruntu pod takim czymś? Chyba sobie żartujesz. Że na to, że nie mogę ci nic postawić, tak? O, to się nie bój. Mogę ci na przykład coś takiego mogę postawić. O, ci to mogą akurat narobić. Macie tutaj coś takiego sportowego. Proszę bardzo, w ogóle, jak jest z podstawówkami? Dlatego może mamy mało ludzi. To by nawet pasowało. No tak, oczywiście, podstawówki są na poziomie very high pollution, jak już powiedział. Więc podstawmy sobie tutaj już dwie. I szkoły średnie oczywiście też są na poziomie Aichban. Więc sobie te dociągnijmy. No jak tam Bambaje korzystają w ogóle, są wykorzystywane na tej linii. Okej, nie jest źle. Są korzystane, ale nie jest, to nie też bez przesady jakiejś wielkiej. Ta linia? Też, najwięcej 11 osób, więc teoretycznie nawet 150 to jest przedłużone. Natomiast ta linia to jest akurat linia Super Light, z tego co widziałem. A, dokładnie. Tu możemy właściwie tą linię puścić. No w sumie by to jest nawet dobry pomysł aktualnie. Później się jeszcze na tym zastanowimy, ale... Dociągniemy sobie tutaj do tej części, o. Do tego miejsca, bo to po prostu będzie... Bardzo dużo ludzi z tego nie mogło korzystać, dzięki temu więcej. A, tu jest w dobrym kierunku, tylko teraz tutaj jeszcze. No jedzie to w przeciwnym kierunku niż powinien normalnie, ale... Ale to nie jest problem, tak co nie? Właśnie. Ciach. Dobra. Teraz tylko trzeba usunąć ten przystanek bombojowy. O, i sobie tutaj będzie skręcać ładnie. No tak, oczywiście ładnie tutaj pod halą. Nie możemy zrobić przystanku, musi być przed halą. Jak ktoś się zastanawiał, czemu to sobie nie pomyśli logicznie, jakie będą tutaj tłumy. Będą ogromne tłumy. I jeden przystanek możemy nawet postawić tutaj z tyłu właściwie. O, więc mamy to już skomunikowane naprawdę nieźle. Więc tutaj też aktualnie nie będzie Bambaju, a tu będzie się skręcać całkowicie. I to zawsze jakieś coś dobrego może być, nawet z tego wyjść. Tu damy sobie więcej handlu, przemysłu, ale też oczywiście mieszkań. Więc tak, dajemy sobie tutaj na razie dojazd dotąd. Stąd tu będzie o, taka droga się z tym łączyła. Stąd będzie sobie jechać, o właśnie, tu tak dosyć ciekawym zakrętem. A stąd już, o, tutaj dotąd, tu dotąd. I tutaj się z tym podłączy jeszcze. A, świetnie. No i tutaj jest całkiem nieźle, więc proszę bardzo, tutaj się budować. Tu, tam będzie handel. Tak, na razie nie robię tych sklepów tutaj w tych dzielnicach, bo... No, akurat nie są już te czasy, kiedy mogłem spędzić nie wiadomo ile czasu przy tych odcinkach. To nie te czasy. No i tutaj oczywiście się nic nie buduje. Tutaj też zbytnio bym wolał, żeby nic się nie budowało. I co tutaj mamy? Publiczność. Więcej kibiców to większe szanse na wydaną drużynę. Upewnij się, że połączenie drogowe i środki transportu publicznego są na dobrym poziomie. Okej, okay, a, bo widzę, że chyba coś się będzie działo. Następny mecz 27.02. No to niedługo. W sumie to niedługo. O kurczę, rzeczywiście, zobaczcie, się tego kieruje. No, bym powiedział, że naprawdę bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że to jest przystanek ten bombojowy jeszcze. Się on gdzieś go mieli. O, tutaj go mają. To tak, to będzie jeszcze więcej tutaj ludzi z tego spływać. Coś oni... No, mogłoby w sumie to jakoś przestawić, tak bardziej sensownie, ale... Ale nie, też nie możemy go zbyt blisko postawić, bo... Oni zbyt bardzo go polubią. To niech mają tutaj właściwie. Ten tutaj będzie i tak już idealny. A jeżeli będą chcieli tutaj jeszcze gdzieś wsiąść, to tutaj mają. No i niech się cieszy. Mają bardzo dużo tych przystanków. No ma, tak, ogólnie całkiem nieźle nasz rok akademicki, z tego co rozumiem. No, jeszcze trochę będzie szedł, a kolejny odcinek, wiadomo, niedługo będzie. Dziś trochę krótszy odcinek, ale mamy trochę sportu. Mamy w końcu, jak to się mówi, Centrum Sportów Wodnych. Niedługo odbędzie się pierwszy mecz, więc całkiem nieźle. Trochę się podobiło, nowa komunikacja, mamy tutaj komunikację. No i tutaj nad wodą nasz uniwersytet się też rozciąga. Jeżeli Ci nie ma się podobał, zostawcie łapkę. Jeżeli jest tutaj nowy, możecie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek.
No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie wiem, kiedy to będzie. Cześć!